Potrzeba jest matką nie tylko wynalazków. Z potrzeby poprawienia produkcji powstała w krakowskiej hucie imienia Lenina ZMS-owska inicjatywa młodzieżowych brygad dobrej jakości. Dzisiaj, po 2 latach, pracuje w hucie w 40 takich brygadach 700 pracowników na wszystkich podstawowych wydziałach. Od wielkich pieców, poprzez stalownie i walcownie na dziale głównego energetyka kończąc. I tylko nazwa nie odpowiada już treści, bo w młodzieżowych brygadach pracują także starsi. Oprócz polepszenia jakości zwiększyła się produkcja. Zanotowano również spadek tak zwanych nietrafionych wytoków. W sumie praca brygad przyniosła dodatkowo 4,5 miliona złotych w roku. System brygad dobrej jakości wzmocnił koleżeństwo, wprowadził atmosferę szlachetnej rywalizacji. Oprócz brygad piecowych wyróżniają się brygady walcownicze. Przykład huty dowodzi, że dobra organizacja pracy wespół z najnowszą techniką mogą te wartości pomnażać. Współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna krajów RWPG zakłada wysokie tempo rozwoju przemysłu w poszczególnych państwach i równoczesne wspólne realizacje. W miejscowości Chrochów-Tynec pracuje zbudowana dla Czechosłowacji przez Polskę nowoczesna cukrownia. Na terenie Czechosłowacji trwa również budowa rurociągu, którym popłynie radziecki gaz na potrzeby energetyczne Czechosłowacji i NRD. Trzeba się śpieszyć. Termin uruchomienia gazociągu już za 2 lata. W Dojnie powstaje według radzieckiego projektu największa cementownia w NRD. Cementownia pracować będzie na normach NRD, stąd konieczność wzajemnych konsultacji fachowców radzieckich i NRD-owskich. Wszelkie nowe metody i ulepszenia przechodzą praktyczny egzamin w zakładach doświadczalnych radzieckiego Giprocementu. NRD natomiast wyprodukowano maszyny mleczarskie dla potrzeb ZSSR. Gdyby dzisiaj żył Majakowski, nie mógłby już chyba napisać: nasze my drzewo na naszym torze ładujemy na nasze wagony. Dzisiaj liczy się przede wszystkim import, eksport, wzajemna pomoc i współpraca. Pod osobistym dozorem wicepremiera i ministra handlu już po raz 28 spotkała się w Poznaniu masowa produkcja przemysłowa z handlowym hurtem. Zrozumiałe zainteresowanie budziły aparaty radiowe i magnetofony kasetowe. Absolutna nowość, po przystępnej cenie. Wygląda na to, że będziemy mieli już na czym grać, co powinno nas skłonić, byśmy przestali sobie grać na nerwach. Nowością są nie tylko nowe typy telewizorów, ale i nowa praktyka. Nie podwyższania cen, mimo wprowadzania ulepszających innowacji. Według kompetentnych ocen najbardziej zbliżył się do wykonania zadań przemysł lekki. Podobały się również propozycje przemysłu meblowego. Najbardziej oczywisty jest jeden wniosek. Należy usprawnić badanie potrzeb rynku. Przemysł i drobna wytwórczość powinny szybciej reagować na wzrastający popyt, a handel musi się liczyć ze zwiększonym ryzykiem w swej działalności. To już nie propozycja na jutro, ale nakaz dzisiejszej rzeczywistości. W tej strefie świata panuje ciągłe napięcie. Przed kilkoma tygodniami wydawało się, że zaświtała nadzieja na porozumienie w sprawie otwarcia kanału Sueskiego dla żeglugi. Teraz znowu liczyć się należy raczej z otwarciem ognia. Tak wygląda portowe miasto Tawfik, leżące nad wejściem do kanału Sueskiego od strony Morza Czerwonego. Tu mieszkali ludzie, którym egzystencję zapewniał czynny kanał. Przywrócić to miasto życiu mogłoby tylko wznowienie żeglugi na kanale i wycofanie wojsk izraelskich ze wschodniego brzegu. Najeźdźca nie oszczędzał nikogo, nawet budynków obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, które stanowią jedyny żywy ślad w tym zniszczonym w 95% i całkowicie wymarłym mieście. Jedno z największych przedsięwzięć w Europie Zachodniej. Z
Zdobyła się na nie Holandia, ryglując Zatokę Morską, aby uchronić przed przypływami obszar delty. Najpierw osiadły na dnie bloki skalne. Potem wpuszczono w morze potężne betonowe kasetony. Decydujący moment nadszedł wówczas, gdy należało zamknąć ten morski mur. Ostatnia operacja trwała pół godziny, wieńcząc całość szczęśliwym finałem. Tak wygląda nowoczesny system załadunku, wyładunku i transportu towarów w pojemnikach zwanych kontenerami w porcie Gdynia. Zapakowane w potężne futerały u producenta towary wyjmowane są z kontenerów dopiero u odbiorcy, nie oglądając światła dziennego po drodze. Czas wyładunku i załadunku skrócony jest ponad siedmiokrotnie. Poza czasem uzyskuje się oszczędność ludzkiego wysiłku. Polskie linie oceaniczne zakupiły 100 pojemników. Jest to pierwszy etap konteneryzacji przewozów morskich i lądowo-morskich. Kontenery dokonują prawdziwego przewrotu w systemie transportu towarowego. Polska zaczęła szybkimi krokami gonić postęp i w tej dziedzinie. Oprócz konteneryzacji przewozów morskich buduje się pod Poznaniem stację kontenerową dla kolei. To już ostatek lata, także w Kronice. Wraz ze sportturystem zawitaliśmy na bułgarską Rivierę. Albena to najnowszy kompleks turystyczny na bułgarskiej mapie, na której przed 15 laty nie było przecież ani złotych piasków, ani słonecznego brzegu. Wypoczynek zapewnia tu przede wszystkim klimat, ale uatrakcyjnia bułgarska gastronomia. Bułgarzy postawili na turystykę i Czarnomorska Riviera jest dowodem ich konsekwencji. Rozpoczął się sezon piłkarskich zmagań. Po starcie w rozgrywkach pucharowych drużyn ligowych nasza reprezentacja w eliminacjach do Mistrzostw Europy zmierzyła się z Turkami na krakowskim stadionie Wisły. Przez pierwsze 33 minuty trwało odczarowywanie bramki tureckiej i nastawianie właściwego celownika u napastników polskich. Pierwszą bramkę strzelił Bula, rozsypując prawdziwy worek polskich goli. Najwięcej strzelił Lubański, najefektowniej Gadocha. Gomola skapitulował tylko raz jeden. W sumie wynik wysoki 5-1, ale przede wszystkim dlatego, że słaby okazał się przeciwnik. Następną przeszkodą będzie drużyna NRF-u.